Obecna afera paliwowa bardzo się rozgałęziła. Tygodniki nawet drukują drzewka genealogiczne afery. Kto z kim i dlaczego i co z tego wynikło? Drzewo genealogiczne królowej Elżbiety II wygląda przy drzewie paliwowym jak jaki rachityczny krzok. A tak się podniecaliśmy aferą z Rywinem. Wobec zadymy paliwowej lew okazuje się kociaczkiem, bo cóż znaczy próba sprzedaży telewizora wobec usiłowań sprzedania całego kraju Rosjanom przez spółkę Dohnal i takie syny. Tyle znaczy, co giełda kwiatowa w Odżywołach wobec giełdy nowojorskiej. Gdzie tu Rywin? Gdzie Jagiełło? Wyobrażam sobie, co musieli myśleć ci wielcy, profesjonalni aferzyści od paliwa, kiedy kraj ekscytował się Rywinem czy Starachowicami. Tysy afery znaleźli, tak mówili między sobą. Jak nasza wyjdzie na jaw, to dopiero ludzie poznają, co to afera i co to prawdziwe pieniądze. I żal im było, że kręcą taką aferę z klasą, a nikt o tym nic nie wie. Pieniądze są, sławy nie ma, czyli brak pełnej zawodowej satysfakcji. Trochę tak jak tworzenie arcydzieł do szuflady. No ale teraz są bogaci i sławni, a wkrótce być może będą sławni. Zresztą o klasie bieżącej afery świadczą miejsca, gdzie się rozgrywała. Wiedeń, nawet Jasna Góra, gdzie w tajemnicy spotkał się Kulczyk z Giertychem. Jak twierdzi biznesmen, Roman Giertych po spotkaniu nałożył czapkę, ciemne okulary i powiedział: chyba mnie nikt nie pozna. Se wymyślił, Giertycha nie pozna. Nawet jakby w masce Zoro jajko na łyżce w zębach niósł, to by go poznali. Bardziej od Giertycha rzuca się w oczy chyba tylko jęczmień. Tak, tak. Dawne afery poszły w dal, dziś na zimę pan Dohnal. Ciekawe, jaka będzie następna afera. Aż strach się bać.